A dzień dobry, kurki i koguty. Witam Was niezwykle serdecznie na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Dzisiaj mam nadzieję, że będziecie mieli z tego odcinka co najmniej tyle samo radości, ile będę mieć ja. Przed Państwem auto absolutnie wspaniałe, przygotowane w Polsce i jak pewnie dobrze wiecie, jego twórcą jest nikt inny jak Adam Mucha. W tym samochodzie jest więcej muchy niż Volkswagena. W związku z tym na tylnej klapie nie widnieje już napis Volkswagen, a Fly Garage, ponieważ to właśnie w tym magicznym miejscu powstał ten wspaniały pojazd. Oczywiście prawie nie sposób wymienić wszystkich modyfikacji, jakie zaszły w tym samochodzie, ale przód jest przeszczepiony z Golfa 1 z wersji Cabrio, ponieważ w tej wersji jest on wzmocniony, ma mocniejsze fartuchy. Pod tymi wszystkimi panelami jest klatka, aby to nadwozie było znacznie mocniejsze niż w przypadku seryjnego egzemplarza. I teraz po co to wszystko? Ano po to, aby umieścić w tym samochodzie coś, co w tej chwili znajduje się pod tym przykryciem. Jeden ruch. O Jezus Maria. Drugi ruch. Trzeci i czwarty. Zobaczcie, cała ta zabudowa mocowana jest na cztery takie uchwyty, które są zamykane na zamek. Do tego na tylnej klapie, to jest też fajna rzecz i ona w ogóle działa, to jest najbardziej zadziwiające, są umieszczone wiatraki. One są połączone z termostatem i gdy tylko jakby uruchamia się seryjne chłodzenie silnika, to również te wiatraki pracują, dostarczając powietrze do wnętrza tej pokrywy. I teraz możemy przejść do sedna tego samochodu. Tylko spójrzcie. 4.2 V8, moc w okolicy 300 koni mechanicznych, jednostka napędowa z Audi, zamontowana centralnie w Volkswagenie Caddy, która dostarcza moc na tylne koła. Prawda jest taka, że konstruując tego typu samochody, trzeba korzystać z części, które są na półkach różnych producentów. W związku z tym tutaj są części z Mercedesa, z Opla, z Forda, oczywiście z Audi, ale mało kto się spodziewa, że w samochodzie osobowym można wykorzystać amortyzatory z Yamahy R1 i one tutaj zostały zaadoptowane na potrzeby tylnego zawieszenia. Takim smaczkiem, który jakby potwierdza, z jakim kunsztem ten projekt jest przygotowany, jest fakt, że ten silnik, chociaż jest zamontowany centralnie, to tak naprawdę jest zamocowany pod takim samym kątem, jak w przypadku, gdy jest zamontowany w oryginalnym samochodzie, a więc w Audi A6. Silnik V8 został tutaj zamontowany, ponieważ na szczęście udało się tą jednostkę kupić no prawie w takiej cenie jak 1.6 diesel, który to silnik miał pierwotnie być zamontowany w tym samochodzie, ale skoro mamy do czynienia z takim mocarzem, to warto było zrobić wspaniały układ wydechowy. I tutaj również widać nawiązanie do włoskiej motoryzacji. Zobaczcie, cztery końcówki układu wydechowego, no jak żywo przypominają Pagani. Laweta, jak widzicie, się przygotowuje do akcji, ale Caddy jeszcze gotowe do wjazdu na nią nie jest.
Natomiast wystarczy zwolnić jedną blokadę, drugą blokadę i jednym zgrabnym ruchem cała dokładka wysuwa się spod auta. Czas na mały raport sytuacyjny. Słuchajcie, w tym filmie będzie brakować kilku przebitek, będzie brakować co gorsze kilku kluczowych elementów, a wszystko dlatego, że zostały one nagrane na kamerkę GoPro. I tą samą kamerkę GoPro zabraliśmy na bardzo fajne wydarzenie motocyklowe do Wrocławia i tam ktoś ją od nas pożyczył. Problem w tym, że nie pamiętamy, kto to był. Także jeżeli ty może wiesz, gdzie ona się znajduje, albo ty ją pożyczyłeś, już nie jest ci potrzebna, no to bardzo prosimy o jej zwrot. Pamiętam, w Rumunii miałem taką historię, że też GoPro nam się zgubiło, leżało w ogóle kilka dni w rowie, ktoś je odnalazł, zadał sobie tyle trudu, że podłączył je do komputera, przejrzał materiały. My jechaliśmy wtedy takim bardzo charakterystycznym samochodem, zresztą w Złombolu jechaliśmy. I ten człowiek rozpoznał logo firmy na naszym samochodzie, napisał maila, skontaktował się i później tą kamerkę GoPro do nas wysłał. Także mam nadzieję, że w tym polskim przypadku sprawa zakończy się równie pomyślnie. A tymczasem zapraszam Was do dalszej części filmu. Akcja zakończona sukcesem, teraz pozostaje zjechać, no bo oczywiście Caddy jest w pełni sprawny. Na lawetę udało się szczęśliwie wjechać, ale co ważniejsze, udało się z niej szczęśliwie zjechać. A wszystko dzięki temu, że auto jest w miarę dobrze zawieszone. Spójrzcie na te felgi, to są felgi Gotti. I one pochodzą z oryginalnego bolidu Le Mans, który startował w tym wyścigu w latach 80. Wspominałem Wam wcześniej o nawiązaniach do włoskiej motoryzacji. I tak, tylny wydech oczywiście przypomina Pagani Zondę. Boczny wlot powietrza przypomina nieco Lamborghini. A zaciski hamulcowe pochodzą prosto z Ferrari 360 albo ewentualnie z Maserati Quattroporte, bo to jest jedna i ta sama część. W ogóle najważniejsza rzecz w tym aucie jest taka, że na przekór panującej modzie, gdzie wszyscy modernizując swoje auta poszerzali nadwozie, no to konstruktor wpadł na pomysł, aby tego w ogóle nie robić. W związku z tym całe zawieszenie jest przystosowane pod to, aby schować te piękne koła. To, co oczywiście te felgi wyróżnia, to konieczność zastosowania centralnego otworu mocującego. I teraz, aby prawidłowo owe koło przykręcić, należy użyć specjalnego klucza, który znajduje się pod maską. Jest on na tyle długi, że można przykręcić je z odpowiednią siłą, a wynosi ona aż 700 Nm. Pytanie oczywiście, czy chcecie owy klucz zobaczyć? Myślę, że tak, bo ja również jeszcze go nie widziałem, a znajduje się on pod maską. No właśnie, już zrobiłem pierwszy błąd, ponieważ cały mechanizm do otwierania maski znajduje się tutaj. Po pierwsze zwalniamy dwa uchwyty. Proszę bardzo. W atrapie schowany jest tego typu przełącznik i teraz możemy maskę otworzyć. Oczywiście tutaj wewnątrz jest sterylnie jak w szpitalu. Cała komora, cała wnęka jest pomalowana i ona nie jest pomalowana jakąś farbą drugiej kategorii, tylko wygląda dosłownie identycznie jak nadwozie z zewnątrz, a więc wspaniale. Owy klucz jest w tym miejscu.
Zobaczcie, jaki on jest długi. Nie wiem, czy ja go wyciągnę. Ach, chuj, nie wyciągam tego. Dobra. W tym miejscu mamy ten klucz, który pozwala przykręcić koła. A skoro o kołach mowa, to spójrzcie tutaj. Niby jest to koło dojazdowe, ale tak naprawdę w jego środku znajduje się wlew paliwa. Teraz możemy przejść do omówienia wnętrza. To wnętrze w tej chwili nie jest w takiej konfiguracji, w jakiej znajdowało się, gdy opuszczało garaż Adama. Wtedy wszystko było w tym takim zielonym kolorze. Kolejny właściciel zdecydował się na zmianę foteli. W tej chwili są zamontowane fotele Sparco, ale jest oryginalna kierownica Nardi Torino z drewnem. Machoń również znalazł się na końcówce ręcznego oraz na drążku zmiany biegów. To też pokazuje, jaki pietyzm sprzyjał całej tej konstrukcji. Listewki również są wykonane z machoniu, a w tym miejscu znajduje się port USB. Machoń również jest tu. A jeszcze bym chciał Waszą uwagę zwrócić na jedną rzecz, mianowicie na polakierowanie całej tej podłogi. Tylko spójrzcie, jak jest dobrze ta robota wykonana, a ja przy okazji zgarnąłem długopis. We wnętrzu jest jeszcze jeden detal, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, mianowicie spójrzcie na obrotomierz, jak i na prędkościomierz. Czcionka jest utrzymana w takim oryginalnym stylu Volkswagena Caddy, ale sam prędkościomierz został wyskalowany do 280 km na godzinę. Teraz też widzę, że przy okazji wydechu zapomniałem wspomnieć Wam o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie to jest wydech, który jest wyposażony w tak zwane klapy. Jeżeli chcecie jechać cicho, no to klapy zamykacie. Jeżeli chcecie jechać nieco głośniej, tak jak przystało na tego typu silnik, jednym przyciskiem możecie sprawić, że bramy piekieł się otworzą. Moi mili, nie o takie Polskę my walczyli, aby GoPro nam ginęło. Dlatego ja z tego miejsca, przy tym słynnym długopisie, który niejedno podpisał, ponawiam moją ogromną prośbę, że jeżeli ktoś nasze GoPro znalazł, a bardzo łatwo będzie je rozpoznać, ponieważ są na nim umieszczone materiały o tym właśnie samochodzie, to bardzo proszę o zwrócenie do nadawcy. Nasz adres chyba znacie. No moi drodzy, moi mili, o znaleźne się nie martwcie. Jest zawsze gotowe, czy to w formie płynnej, czy papierowej, do dogadania. Serdecznie Wam dziękuję za oglądnięcie całego tego odcinka. Zapraszam Was do kolejnych epizodów. A ja już w tej chwili podpisuję dekret. Moi mili, Red Koguta w tym roku startuje 8 czerwca. Jak zawsze w Boże Ciało.